Siemaneczko, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Dzisiaj podriftujemy sobie, zobaczcie czym. Tym pożeraczem offroadów i bezdroży. Tak, dzisiaj spróbujemy sobie zrobić tego gadżeta na drift. Nie wiem czy to będzie tak do końca możliwe. Tutaj mam obecnie założony napęd na 4 koła, czyli taki standardzik. Nie wiem czy on jest właściwie w standardzie, czy był jakoś porobiony. Ale kopa ma niezłego już teraz. No i na razie driftować to nie driftuje, jest bardzo słabo. Mocy myślę, że ma dość. Ale tak, tu mamy dużą wagę. Ile on tam waży w standardzie? Z 2,5 tony? Nie no, ponad 2 tony to na pewno. Także tutaj jest sporo do roboty, będziemy musieli dużo wagi wywalić, będziemy musieli zrobić konwersję napędu z napędem tylko na tył. Myślę, że silnika my tutaj nie będziemy chyba raczej wymieniać, raczej zostaniemy przy standardzie. Czekaj, bo nie to kliknąłem. Stawimy sobie, myślę, że standardowy silnik. Zobaczymy co uda nam się tutaj zrobić, bo zastanawiam się czy ten samochód ma zawieszenie do driftu, byłoby dziwne, a jednocześnie pożądane. Dobra, zobacz, mamy rajdowe i wyścigowe, zobaczcie, mamy problem. Nie mamy zawieszenia driftowego, więc to będzie naprawdę duży, duży challenge, żeby zrobić ten samochód pod drift. I myślę, że spróbujemy z zawieszeniem rajdowym, które da się bardzo mocno obniżyć. W sumie tak samo jak i to wyścigowe. Dajmy sobie to rajdowe zawieszenie. Chodzi o to, że jak się nie ma tego zawieszenia driftowego, to niestety, ale samochód ma mniejszy kąt skrętu przednich kół. W skrócie, można tak to ująć. I no, może być problem, żeby tym samochodem odpowiednio kontrować. Natomiast tu chyba mamy silnik, słuchajcie, V12. Więc jest to G65, tak oznaczany Mercedes. No, to jest gruby klocuch. Będziemy musieli zrobić z niego potwora. Tutaj widzę, że ja już coś do niego instalowałem. Chyba próbowałem zrobić z niego jakąś maszynę do czegoś. Chyba do ścigania się albo coś. Ale raczej nie pamiętam, żebym cokolwiek tym Mercedesem wygrywał. Nie jest aż taki dobry w tej grze. Dobra, wiecie co? Wiecie co, mam poważne obawy, czy uda się zrobić go pod drifting. Ale podoba mi się w ogóle jego stylistyka. Zrobiłem sobie taką tablicę tutaj z tyłu, dubajską. I taki nierzucający się w oczy kolor. Tak dla osoby, która nie jest w motoryzacji za bardzo, to jak zobaczy takiego Mercedesa, to powie, kurde, co za gnój, nie? Jakby nic specjalnego, taki kwadratowy autobus, kiosk wielki. Nic specjalnego, nie? A dla nas jest to, kurde, nie lada gratka. Dobra, to co? Zostawiamy koło z tyłu, czy usuwamy? Bardzo ładny jest ten kapok na tylne koło. Więc chcę go zostawić, wizualnie wydłuża też to auto. Możemy sobie to dać. Patrzcie, jest tutaj parę... wow! Jest parę dodatków stylizacyjnych, bardzo fajnie. Możemy dać takie rajdowe światła. No, zobaczymy, jest to takie nietypowe auto do driftu. Niektórzy uznają, że jest to profanacja. Że jest to profanacja na drift. No ciekawe, tu można jeszcze dać do niego poszerzenie, to już jest w ogóle kosmos. Dobra, można zrobić napęd na tył, więc jesteśmy uratowani tutaj. Raczej nie będzie problemu. I tak, słuchajcie, 827 koni mechanicznych. To jest potwór, to jest potwór. Ale myśmy go jeszcze ulepszyli, ja go sobie tam ulepszyłem jakiś czas temu. I myślę, że taka moc powinna być odpowiednia do driftu, bo mówię, tutaj jest naprawdę spora waga. I nie wiem, co się uda zrobić z tym zawieszeniem, jeśli chodzi o drifting. Będziemy musieli sobie zobaczyć właśnie do tuningu. Więc tak, teraz mamy napęd na tył już zrobiony, mamy standardowe opony i mamy bardzo dużą wagę. Mamy maksymalną moc, jaką dało się zrobić z tego silnika. To śmiesznie będzie wyglądać taki latający kiosk, nie? Jakieś może driftowe malowanko do niego damy, czy coś? Czekaj. Podoba mi się. A czy tak, tutaj jeszcze żadnego tuningu nie mamy. Tu jest ten tuning, który miałem, czyli ten taki offroadowy, powiedzmy. Zobaczcie. What?
już fajnie coś tam robi, no nie ma co tu oczekiwać, że to będzie zaraz druga Silvia S15 czy jakiś Nissan 350Z w driftingu, ale kurde, zobacz jaki kiosk, wiesz, tutaj kierowca w tym samochodzie siedzi dość wysoko. Wyobraźcie sobie, jak niekomfortowo czuje się osoba za kierownicą, która jest w trakcie driftu. Przecież to się musi bujać strasznie na boki. Zaraz usztywnimy tutaj zawieszenie i to będzie tak, myślę, że bardziej przystępnie niż jest teraz. Na razie latam na dwójce. Mercedesy mają to do siebie, że one, zwłaszcza te nowe, że one mają chyba z 1000 biegów, nie? Po 8 biegów do przodu, jeden do tyłu. Musimy też te biegi wydłużyć, żeby było ich trochę mniej, nie? Jakby jest co robić w tym Mercedesie. Ale już lata mimo wszystko, jestem zaskoczony, że nic jeszcze nie zrobiłem z tuningiem, a tu proszę. Dobra, więc tak, zrobiliśmy sobie konwersję napędu z napędem na tył i teraz idziemy sobie tuningować. Więc tak, z przodu obniżamy ciśnienie, z tyłu damy wyższe. I tutaj zobaczcie z biegami. Mamy 6 biegów. Nie jest zła ta skrzynia biegów. No to ciekawe. Czemu tutaj nie mam taką nieregulowaną? Chyba, żebym wszystkich części nie zainstalował. No, zaraz zobaczymy. Więc tak, z przodu dajmy sobie ten negatyw, powiedzmy. Z tyłu trochę też. Tutaj dajmy większy kunt. Tutaj wszystko usztywniamy i obniżamy maksymalnie jak się da. No i jeszcze będzie trzeba tam dospawać dyferencjał dodatkowo i będziemy mieli furę gotową. Czekaj, teraz tak, tutaj dajemy wszystko na twardo i zobaczcie, jeszcze możemy sporo obniżyć. Zdaje się, że tutaj wysokość, znaczy ten prześwit jest wyrażony w calach. Tu jest jakieś pół metra, nie, 30 chyba, 12 cali to jest jakieś 30 chyba 3 albo 4 centymetry. Kurde. Dobra, obniżamy do maksa. Się śmieję, bo to jest naprawdę wysoko. Z tyłu mamy, zobaczcie, niżej już się nie da zrobić, nie? To jest max. I tutaj możemy dać jeszcze niżej. Pyk. I pyk. Jeśli chodzi o aero, tam chyba nawet nie mam żadnych części do regulowania, więc to zostawiamy. Hamulec dajemy naprzód i a czemu nie mogę go regulować? Ha, ciekawe. Co jest? A, no jest winowajca, tutaj nie wszystkie. No tak, czekaj, bo jak zmieniłem, jak zrobiłem konwersję napędu, to mi przecież odinstalowało skrzynię i dyferencjał. No jasne, zapomniałem o tym. Już dawno nie tunigowałem furki. Jak będzie tutaj z zawieszeniem? Tutaj chyba zostało bez zmian. I chyba tyle, nie? Tutaj jeśli chodzi o te silnikowe sprawy, tu się nic nie zmieniło, chyba że koło zamachowe. Ale koło zamachowe nam też zostało. Czyli mamy napęd na tył. Zobaczcie w ogóle, jak ten samochód teraz siadł. Tutaj mamy ogromne koła w tym samochodzie. One tak nie wyglądają, bo ten samochód jest wielki. Ale jakbyście takie koła założyli do Mazdy MX-5, to one by były wielkości całego samochodu. Naprawdę, one są ogromne, tylko że on ich, jakby one nie rzucają się aż tak w oczy. Nie? Dajmy sobie jakieś takie felgi może. Nie, no, nie pasują mi do driftu. Dajmy sobie jakieś driftowe, jakieś takie może weselsze, jaśniejsze malowanie damy do samochodu, czy jakieś naklejki, coś takiego. O, może coś takiego dajmy sobie. Tu już chyba felgi większej się nie da zrobić. To już jest max. Zobaczcie, mamy felgi. Felgi 21-calowe. Sama felga ma 21 cali. Nie? A tutaj dochodzi jeszcze koło, którą, znaczy opona, która ma tyle. To całe koło ma gdzieś z 26 cali. Gościu! Nie no, 26, nie wiem, może gdzieś koło tylu mieć nawet. To jest ogromne koło, tylko że ono tak nie wygląda, bo ta buda jest wielka, nie? Dobra, tutaj już mamy zrobione, jeszcze tam wybiorę sobie jakieś malowanko do niego. O proszę, Michalsiu jest top kreatorem. Ha! Ciekawe. Dobra, co on tutaj zrobił za malowanie? Michalsiu to jest ziomek z naszego klubu. Ja tu wziąłem takie typowe malowanie do G65, a tutaj nam wyskoczyło. Co on tu wykombinował? Na złoto, ale jak to wygląda? Coś tam chyba jakiś napis jest.
Płać 1% klub, co ty dajesz? 1% najlepszych ludzi. What? Ej, to jest najwyżej proponowane malowanie dla tego samochodu. Nice. Zajebiście. Felgi bym dał może na inny kolor, ale nie są złe. No nie ma co narzekać. Ej, spoko, dobra, nie będę musiał dawać tam jakiegoś dziwnego malowania. Tutaj mamy nasze klubowe malowanko. Okej, to jest. Jeszcze będę musiał dostosować ten tuning, bo tam parę rzeczy miałem zablokowanych z racji tego, że odinstalowały mi się części tuningowe niektóre. Poczekajcie, to była tak skrzynia biegów. Tu możemy sobie te biegi troszeczkę skrócić. Coś koło tego może. Tu mamy wszystko utwardzone, obniżone. Hamulce mamy w porządku. No i dyferencjał, widzicie, zainstalowałem nowy i nam się tutaj trochę zmieniło. Ja zostawię sobie coś takiego i powinniśmy mieć samochód już gotowy do driftu. Czy on będzie latać? Dobra, robimy pierwszą próbę na mokrej nawierzchni. I już obrót. Ale spokojnie, tu się coś dzieje, tu jest fajnie. Moment. Dawaj. O, jest już dymek, już jest dobrze. Robi kółko, ej. Nie ma rewelacji takiej jak w przypadku tych typowych driftowozów, ale to daje radę. Zrobiliśmy konwersję napędu i powiem wam, nie ma dużej różnicy między tym zawieszeniem a takim zawieszeniem typowo driftowym. To znaczy, jeszcze go nie przesterowywałem tak aż bardzo. Właśnie nie robię dużych kątów, zobaczymy. O właśnie, tego się obawiałem. W przypadku zawieszenia driftowego dałoby się jeszcze, powiedzmy, tą drezynę trochę uratować. Zobaczcie, jaki kiosk. Ej, no, robi robotę. Ja myślę, że nim zaczął ty skręcać. Ja myślę, że musimy z nim zrobić test pachołka. Pamiętacie test pachołka? Pachołka test musimy zrobić w mieście. Myślę, że powinno się udać. Ale łatwo odwrócić. Trzeba tak delikatnie z tym gazem, a jednocześnie nie można delikatnie, bo my tu mamy dwa inhalatory włożone. Więc jak masz dwa inhalatory, to musisz go trzymać na wyższych obrotach. Jak go trzymasz na wyższych obrotach, to on zaczyna tu i od razu, wiesz, od razu ci obraca, nie? Nie, tu to chyba BM-ki robią. A tutaj też tak trochę robi, tylko inaczej. O, ale jak masz na niskich obrotach, to go dusi. Tutaj mamy, wiesz, szerokiego, wielkiego kapora z tyłu. Więc i dużą wagę, więc on ma prawo się zdusić. W ogóle jak na V12, bo tu jest chyba V12, nie wiem czy tutaj robiłem konwersję zmiany silnika czy coś takiego. Jak na V12 to brzmi naprawdę fantastycznie. Dlaczego Lambo nie brzmi podobnie? No dobra, Lambo brzmi tam inaczej, nie? Aventador znaczy się. V12 ogólnie w Fordzie Horizon, czy w Fordzie Horizon 3 też brzmiało okropnie. Ale tutaj też nie brzmią lepiej, są troszeczkę, może tam jest poprawa, ale nieduża. I brzmią jak stado os niestety, naprawdę. A w rzeczywistości to jest taki kosmos, dźwięk tych silników, że wy nie uwierzycie. Patrz na to, gościu, ej. On robi robotę. Dobra, chodźmy na te takie serpentynki, co ja się tam driftować kiedyś uczyłem. Rok temu ponad. Ej, bez kitu, to ja już ponad rok driftuję na kierownicy. Myślę. Są postępy, nie? Oczywiście, ale jak to minęło szybko. Ja rok temu kupiłem kierownicę. Dopiero od roku jeżdżę na kierownicy i się uczę we wszystkich grach. Ale są postępy, to jest dobry znak. Okej, dojeżdżamy sobie do tych serpentynek. Myślę, że pójdziemy sobie jeszcze na Fortune Island, na raj dla drifterów. Samochód jest, no, strasznie sztywny, sztywne ma zawieszenie, twarde takie. I zobaczymy, co nam się tu uda zrobić. Trójeczką. Trójeczką, gościu.
I tak jak już zaczyna przesterowywać, trzeba mu odpuścić gazu, żeby właśnie go nie obróciło, bo jak go za mocno obróci, jak przekroczysz ten taki maksymalny kąt, to jest źle i samochód trudno jest wtedy wyprowadzić z tego driftu, z tego przesteru. Tutaj za krótki bieg. Musimy tu na dwójce takie. Wstawaj gościu, wstawaj. Zrobił, ładnie. No reakcja na... Ktoś tutaj spadł. Reakcja na pedał gazu jest taka no mozolna, bym powiedział. Nie jest tak jak w tych mniejszych silnikach, że raz pyk i on już od razu jest na obrotach, nie? Kurczę tak, kurde, nic się nie dzieje, nic i zaraz wybija cię. Nie no, robi, coś tam robi. Ja bym jeszcze, wiecie co, mi się wydaje, że moglibyśmy te biegi wydłużyć mimo wszystko. Mamy tutaj ogromny moment obrotowy i nie powinny go aż tak dusić. Spróbujmy sobie trochę wydłużyć te biegi. Hops. I zobaczmy teraz, co się będzie działo z autkiem. Czekaj, dwójka. Pyk, włączę wam widok na kierownicę, żebyście widzieli, co robię. Tutaj tak nie chciał dociągnąć. Ale okej, tu mamy sporo takich domków. To jest taka wioska, można powiedzieć, driftowa. Dużo takich skrzyżowań, zakrętów 90 stopni. I tutaj spróbujmy sobie. Więc tak, wydłużyliśmy biegi. Za mocno go obróciło, za dużo gazu dałem. Ale ciężko wyczuć go jest, niestety. Niestety. Na trójce będzie tutaj już chyba. A nie jest źle. No i tutaj zabrakło tego zawieszenia driftowego typowo, nie? Także trzeba sobie z tym samochodem jakoś radzić. Ale jeszcze chodźmy w drugą stronę tutaj. No wydaje mi się, że ten samochód jest dobry do takich tematów. I tak jestem zaskoczony, że to w ogóle jakoś lata i wcale nie lata jakoś tam źle znowuż. Łoty gościu. I sprzęgło i jakoś udało mi się go wyprowadzić, ale ciężko. Mamy do wykonania jeszcze test pachołka, ale jesteśmy na Fortune Island, na tych takich zawijasach. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Samochód jest dosyć ciężko opanować w stosunku do takich normalnych driftowozów, które ja robię. Doczekajcie do końca odcinka, udostępnię wam tuning tego Mercedesa. Sprawdziłem go przed chwilą na padzie i na padzie fajnie się nim driftuje. Nie jest łatwo. Trzeba się trochę postarać, ale jest lepiej, no, można, wiesz, szybko sobie skręcić, szybko skontrować. Także jest trochę lepiej niż na kierownicy. Ale na kierownicy też się da. Jest trudno, bo łatwo go przesterować. Łatwo właśnie przesadzić z tą mocą. Te jednak dwa inhalatory sprawiają, że on tak w pewnym momencie dostaje kopa i go tak wyobraca mocno. Ale da się nim tak ładnie zrobić, tylko trzeba z wyczuciem ten gaz, no. Nie tak, że do końca się ciśnie. O! Nie? Coś takiego można zrobić. I pyk, uwaga. Tutaj takie wyboje różne. Musiałem tutaj dokręcić i nie zdążyłem w drugą stronę, ech. Proszę.
hops, 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 dawaj, dawaj, dawaj. I to dziwnie wygląda, nie? Taki, wiesz, wielki kiosk. Ale też nie jest go łatwo poprowadzić w takim drifcie. Znaczy, trzeba wyczuć ten taki... O, właśnie, trzeba wyczuć ten taki moment. I znowu, jak nie dodasz za... nie dodasz gazu odpowiedniej ilości, to go... No to nie będzie po prostu leciał, nie? Najbezpieczniej chyba robić taki mały kąt i taki równy drift przez cały zakręt i wtedy masz tą kontrolę nad nim, że jeszcze masz trochę przestrzeni, żeby od tego przesterowania. Okej, jest tu. I to. Widzicie, dużo, dużo tutaj ręcznego, bo to jest, kurde, wielka, ciężka buda, to nie jest zwrotne. Tutaj trzeba się do tych driftów tak składać, nie? Zobaczymy czwórką. Uuu, czwórka już go konkretnie dusi. A. Co by tu jeszcze można... dodać mocy, czyli co, konwersja, zmiana silnika na coś mocniejszego? Nie wiem, czy coś jest mocniejszego do tego auta. No i jeśli damy coś, bo tu jest chyba jeszcze wyścigowa V12, która jest lżejsza od tej mercedesowskiej teoretycznie, no to to by jeszcze mogło być ciekawsze, bo samochód by zmniejszył swoją wagę, ale wtedy przód by był lżejszy, a to nie do końca jest w drifcie dla nas dobra opcja, bo byśmy jednak woleli, żeby ta dupa bardziej latała, czyli żeby była lżejsza, nie? Kurde, trzeba się namachać przy tym samochodzie, nie jest strasznie oporny tego driftu. Da się, ale jest to wyczyn. Dobra, tu mamy jeszcze dwa zakręty. Idziemy na test pachołka. A, trzy zakręty. Tu i nawrotka. Widzicie, ja tu muszę dokręcać go. Nie ma jak. I przesterowany. No. Jest trudny, popróbujcie go sobie, jest ciekawe auto. I pek. Także nie za szybko, ale też, kurde, nie za wolno, bo będzie już lipa całkiem. No i dobra, no, jakoś tu poleciał. Spróbuję mu tą konwersję zrobić, ale zanim to, to jeszcze chodźmy na test pachołka zobaczyć. Jesteśmy na miejscu. O, zobaczmy, co tutaj da się zrobić. Ojej, ile out. Nie wiem, czy tu zrobię drifting, jak będzie nam tyle przeszkadzać. Ewentualnie zaraz ruch liczny wyłączę i tyle, nie? Dobra, pachołki są po prawej stronie. Spróbujmy, zobaczmy, czy on w ogóle tutaj da radę zrobić kółko. Czekaj, trzeba się nim rozpędzić. Tak, spróbujmy ten mały kąt zrobić, o coś takiego. Się Mini Cooper Fronto. Ale... Nie, ostatni pachołek został! Cholera, mogłem drzwi otworzyć, to bym go rozwalił. Zrobiłem na takim... to nie był drift, to był power slide. Na takim power slide go zrobiłem. Ten samochód jest ciężki, jest wielki i on właściwie sam sunie, nie? Tutaj nie trzeba za wiele robić, dodajesz gazu i on już sam sunie. Ale można też przesterować, kurde. Przydałoby się to zawieszenie driftowe. Kurde, niestety do niektórych samochodów nie da się go włożyć, bo po prostu nie jest to dostępne. Przydałoby się. Szkoda, że twórcy nie dali nam takiej możliwości akurat w przypadku tego Mercedesa. Z drugiej strony, no nie dziwię się, kto normalny by driftował takim samochodem, tak? To kto by driftował? Zresztą mówiłem wam na początku odcinka, że to się, kurde, wysoko siedzi. To jest wysokie auto. Tu mamy 21-calowe felgi tylko, plus jeszcze bardzo wysokie opony, nie? Więc tu nie ma żartów, to jest, wiesz, potężna krowa, to jest autobus. To jest gościu
wielkie jak autobus. Spójrz na autobus, spójrz na to auto. To jest autobus. To jest taki kurde jeżdżący kiosk. Otwierasz z tyłu i sprzedajesz ziemniaki, no. No kurde, to jest ten temat, to jest ten klimat. Ale co? Kurde, ma silnik z przodu. Gościu, da się driftować. Pewnie, że tak. O Boże. No nic, moi drodzy, ja was zapraszam na kolejny odcinek. Dziękuję wam bardzo, że byliście na tym. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. No i trzymajcie się. Do następnego. Hejas!